Gdańskiego. Niestety nie jesteśmy na stadionie Ogniwa w Sopocie. Tam ten stadion w remoncie, ale ten stadion będzie pięknie wyglądał. Jak na razie, na krótkie podanie. Takie kopnięcie. Nie będziemy grać w tym roku na stadionie w Sopocie, gdyż tam remonty się odbywają, ale na gdańskim obiekcie do rugby. No i tutaj jak na razie tego, czego mogli Państwo widzieć, czy widzieli na poprzednim linku, to przełożenie Przemysława Portalskiego po siedmiordowej akcji podaniowej od Luka Zeta Zate. Mieli szansę na swoją akcję w ofensywie zawodnicy z Torunia, lecz po czterech nieudanych próbach musieli piłkę odkopnąć. Następnie to odkopnięcie przez Torunian nieudane, na tyle nieudane, że piłka trafiła w ręce Gabriela Chambersa. Ten przebieg około 70 yardów, no i bardzo blisko byli wtedy zawodnicy z Sopotu kolejnego przyłożenia. No i tak też się stało po podaniu do Michała Nogi, po raz kolejny Luk Zeta Zate. A dwa razy skutecznie, zarówno po swoim przyłożeniu, jak i po przyłożeniu Michała Nogi, podwyższał Przemysław Portalski, ale teraz przechwyty! To niesamowita akcja, tutaj się podniosłem. Korner Mierzejewski, zaczął numerem 1, nieskutecznie tutaj minął się z piłką, ale fenomenalnie za to zawodnik Seahawks Sopoto zaczął numerem 32. Któż to, Michale, wreszcie dostaliśmy składów? Paweł Szostakowski, znany również u nas drużynie jako Poison. Między innymi tak sama pojawiła się stąd, że w ubiegłorocznym pojedynku z Rangers, kiedy przegraliśmy ten pojedynek, prowadziliśmy, było odkopnięcie w naszą stronę. No i wiadomo, zawodnik taki po odkopnięciu, żeby nie tracić yardów. No i teraz świetna akcja Michała Nogi. Taki zawodnik, no, krzyczeli trenerzy z sideline'u Poison, czyli ta piłka jest trująca, żeby nie dotykał. On piłkę złapał, zgubił, wtedy z piłka odzyskali Rangers, no i tak już zostało. I Paweł Szostakowski znany wszystkim jako Poison tutaj w Seahawks. Tak, wspomniał Michał, 14-0 prowadzący Seahawks, no i szansa na podwyższenie tego wyniku. Zobaczymy, jak pociągnie znów Zeta Zate, ale pierwsza skuteczna akcja Torunian w obronie. Zaczął numerem 51 w drużynie z Torunia. Jest to Dariusz Szynkowski, to nowy nabytek zespołu z Torunia. Tych nowych zawodników jest kilku, kilku zawodników też poszło na korzyść straty. Znów Chambers przy puce. No, niesamowite jest, bardzo ciężko go powstrzymać, jak gdy już przebył, wydawało się 30 cm nad murawą, jeszcze zdążył, udało mu się dreptać kilka yardów, może jeden dodatkowy i w kolejnej próbie 4 yardy do zdobycia. Wreszcie zaczęła funkcjonować defensywa zespołu z Torunia. Zobaczymy, czy ta pochwała dla Torunia nie była za szybko. Zobaczymy, jak teraz zawodnicy z Torunia, zawodnicy z Sopotu, czwarta próba. Była kontynuacja akcji, Zeta Zate chciał zdobyć pierwszą próbę, ale jeszcze żółte flagi. Pochwaliliśmy zespół z Torunia, tutaj popełniają proste błędy Torunianie i w tym drive'ie nie przerywam go skutecznie. Będzie czwarta próba i kilka yardów już nie do zdobycia, tylko około nawet cali do zdobycia, ale kolejna żółta flaga na boisku. W międzyczasie skuteczne podanie. To był Przemysław Portalski ponownie, 87. Skutecznie zdobyta ta pierwsza próba, no już kolej, bo są bardzo blisko zawodnicy z Sopotu. Też były te flagi, to off
dla Torunia została odrzucona, no ale pierwszą próbę, ten rezultat poprzedniej akcji podania do Przemysława Portalskiego jest niezmienny cały czas w natarciu Jastrzębie z tyłu miasta. Ale znów wydaje się, że obrona z Torunia zaczyna czytać grę Sopocian i powstrzymany ofensywa Seahawks i w drugiej próbie 12 jardów do zdobycia. Noga, znów fenomenalnie Michał, noga już bardzo blisko tego, by zdobyć kolejne przełożenie dla zespołu Seahawks, bo no bezradni wydają się to jak na razie 14-0. Ale teraz pośliznął się zdobywca jednego z przełożeń w poprzednim spotkaniu. To było pierwsze przełożenie w drugiej kwarcie, robili 17-21. Po trzyjadowej akcji biegowej Paweł także świetnie odbiera podanie. No 14-0 prowadzą Seahawks, co potem Michale spodziewałeś się po tygodniu takiego rozwoju wypadków? No, liczyłem na taki rozwój wydarzeń, także no, tak jak mówiliśmy, no, zawodnicy Sopotu są w świetnej formie w tym roku, także mam nadzieję, że będą tak grali przez cały rok. No tak, też mamy nadzieję, że zespół Seahawks będzie się dobrze prezentował. Michale, widzę tutaj mistrzowski pierścień na twoje ręce, chwaliłeś się wielokrotnie, pewnie jeszcze porozmawiamy, tylko bo to ciekawa jest też historia z jego wykonaniem, bo nie jest to zakup skin. Polska produkcja, ale mamy kolejne przełożenie, jeszcze 20-0. Kolejne przełożenie, 20-0 w pierwszej kwarcie, także no, będziemy mieli chyba powtórkę z zeszłego tygodnia. Teraz mamy podwyższenie ponownie Przemysław Portalski i podwyższenie jest udane z tego co tu widzę. Tak, mamy 21-0 Seahawks Sopot. Obecnie powinniśmy mieć na grafice historię pojedynków, no bo bardzo ciekawa jest ta historia pojedynków. Zupełnie przedstawia się inaczej niż teraz. Dużo więcej tych, co prawda, zwycięstwa na korzyść zespołu z Sopotu, ale też te pojedynki bardzo zacięte. Michale, jak ty powiedz, który pojedynek wspominasz najciekawiej? Czy to pierwsze spotkanie w deszczu, w ogniwie, może drugie spotkanie w Ciechocinku, gdzie była dogrywka, no było naprawdę ciekawie. Pierwsze spotkanie było wyjątkowe, ta aura, ten deszcz, tak naprawdę zaczęło tą historię. Wtedy świetną akcją popisał się Patryk Damc, który powrócił po pancie, zdobył przełożenie. To też ciekawa historia. Patryk grał w zeszłym 2 lata w klubie Seahawks z Gdynia w Toplice. Teraz powrócił do Sopotu. No i spisuje się na razie świetnie w formacji obrony. No i historia zatoczyła koło, więc ten start, ten debiut w Sopocie, no i teraz już 4. rok na boiskach PLF-a ponownie w Sopocie. Zobaczymy, jak tym razem popiszą się returnerzy z Torunia. Zabrakło Jakuba Mazana, są jego zastępcy. Bartosz Brus. Dobra akcja powrotna, solidne 30 yardów, to zawsze lepiej niż z tego miejsca, gdzie się zebrało piłkę i grać touchback. No ale brakuje, Jakuba brakuje i to widać gołym okiem. Mam nadzieję, że te pozostałe mecze
przekonaniu Rangers będą dużo, dużo lepsze, że ten jakoś ten brak Jakuba uda się wypełnić trenerowi Morowi, także no to pokaże ciekawy sezon do Torunia. Może Michał, jak oceniasz, mieliście okazję grać z Wilkami Łódzkimi, tam dość łatwo wam poszło, no podobno 20 akcji i zaledwie zagraliście, a i tyle punktów udało się zdobyć. Jak oceniacie pozostałych przeciwników? Czy wy jesteście po prostu tak mocno odstajecie od przeciwników, czy Torun jest w tak samej formie? Czy to ciężko ocenić, to jest sport, to może się wydarzyć wszystko, więc tak naprawdę tak jak mówię, ciężko jest ocenić, ja liczę na to, że po prostu będziemy zawodnicy i trenerzy skupiają się po prostu z meczu na mecz. No wiadomo, naszym celem są play-offy, no ale to jest sport, wydarzyć może się wszystko. W zeszłym roku byliśmy pewni zwycięstwa, porobiliśmy w Katowicach, więc no... Ja nawiązując do tych pojedynków toruńskich, jak akcja powstała, aj, co tu się dzieje dla zespołu z Torunia i mamy, czy będzie jeszcze żółta flaga za przedwczesną celebrację i udane przyłożenie, czy jednak sędziowie uznają to przyłożenie? Mamy nadzieję, że uznają, ale zobaczymy, nawet flagi nie widać. Więc... Mamy zasady NCAA u nas, więc ta przedwczesna celebracja z brakiem szacunku dla przeciwnika tutaj jest grana, ale chyba już tu puścił bączka z piłki już zamieniam przełożenia. Tak, no stąd nie widać, no mam nadzieję, że już było zdanie. No jeśli dopuścił się takiego zachowania, no to no, oczywiście jest to nagrane i nie pochwalam czegoś takiego. Także. Ale oczywiście celebracja jest dozwolona po zdobyciu przełożenia, te zasady trochę zliberalizowane. Zrzućmy okiem na tabelę, tam oczywiście na pierwszym miejscu drużyna Seahawks, Sopot na południu również zdobył bilans Niners, także 2-0, ale co ciekawe, oni dość nisko wygrywają za 20-7 z Falcons i 22-27, więc tam naprawdę jest zacięcie na południu, bardzo ciekawy futbol, szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo brak transmisji z południa. Tam też bardzo wykorzystywana jest drużyna Tytanów, masz trzy spotkania już Tytani złożyli rozegrać. No właśnie widzę jak na razie w grupie północnej, jak na razie Edge został na ostatnim miejscu z jedną poraczką, aż 43 punkty na wywoźnie. Pierwsze miejsce oczywiście Seahawks z drugiej Wilki, Cougars z Wilkiem 1-1, a Crusaders po wczorajszej porażce, no, tylko jedną poraczkę na koncie. To wszystko będzie się na pewno zmieniać, ale skąd ten pomysł na kopnięcie, a nie tak dynamiczne, tylko bardziej opuszczone tak zwanym pszczołem? No, dołączył do nas coach Kevin Campbell, głównie w roli tak naprawdę konsultanta, zarówno jeśli chodzi o ofensywę, defensywę, special teamy, jest to świetny szkoleniowiec z doświadczeniem bogatym w Europie, wygrał mistrzostwo Francji w sezonie 2014, więc no, widać tutaj jego rękę, jego też pomysły, no i nasi trenerzy dobrze z tą współpracują, więc podejrzewam, że tutaj wiele jakichś takich aspektów nowych wynika właśnie z tej współpracy. Czasie pierwsza próba 10 yardów Seahawks, przepraszam, Angel Story, bo to aż dziwne jak na razie na ten początek meczu, że Angel Story w ataku, Kolej Łyżewski, ale chyba nie przebiegł dwóch kroków z tą piłką i nieudane to podanie, chociaż był blisko jej opanowania. Druga próba, cały czas 10 yardów do zdobycia. Brakuje zdecydowanie skrzydłowych. Jakub Mazur zapewnie tę piłkę był opanował. Mielibyśmy kolejną pierwszą próbę dla Torunia. Tak, Angelsi na 10 yardów do zdobycia. Druga próba. Zobaczymy, na co zdecyduje się ofensywa pod wodzą Łukasza Kuśmirka. Ten zawodnik także w Toruniu od samego początku. A pamięta wszystkie pojedynki sopocko-trójmiejskie, przepraszam, toruńsko-trójmiejskie. Druga akcja podaniowa, próba do Bartosza Mroza, też jest skuteczna. No i potem w trzeciej próbie znów będzie trzeba się zdecydować, czy gramy czwartą próbę lub będzie trzeba odkopywać piłkę, no ale na pewno ta akcja będzie decydowała o tym. No jeśli to chcę się obudzić, no to najwyższa pora, no bo
jeśli mogę, to muszę wywiesić białą flagę, bo wynik to już 28-0, jeśli chcę odzyskać straty, to najwyższa pora. Przypomnę, przy wyniku 35-0, przy 35-punktowej różnicy pojawia się tak zwane last year i już mecz będzie o wiele krótszy, a no, dawno się nie widzieliśmy, więc fajnie było tylko posiedzieć wspólnie. No dokładnie, no te mecze... Marcos Rusza będzie! Miałem już piłkę! Walczył z nią, jednak nie udało się. Czwarta próba, Rangers to Michale, tak jak wracam, przepraszam, że ci przerwałem. O tej miłości Sopocko-Toruńskiej chciałeś. No to już dużo powiedzieliśmy o tej rywalizacji, no ale jestem z tym zaskoczony. No, mam nadzieję, że to wynika z nowej formy Sopotu, a nie słabej gry Torunia. Także mam nadzieję, że jeszcze to widowisko będzie dzisiaj trwało dłużej. No ale te mecze są krótkie, wyjątkowo. Tutaj graliśmy z Wilkami, mecz był bardzo krótki. Tak samo w Toruniu, wiem, że ten mecz też poszedł bardzo szybko. No, mieliśmy w zeszłym roku sytuacje takie. Mieliśmy sytuacje w zeszłym roku takie, w których te mecze się ciągnęły, trwały 4 godziny, w Toruniu około 5 godzin. Tak, to ten mecz był w czasie jeszcze 5 jardów kary za po raz kolejny 12 zawodników na boisku, więc już 15 jardów do zdobycia w czwartej próbie, więc zobaczymy, czy będą odkopywać, chyba będą odkopywać. Jeszcze do tej historii z tego meczu powrócimy. Mróz znów płaskie odkopnięcie, ale... No i z tego miejsca, gdzie Krystian Walkiewicz tą piłkę złapał, cztery próby będą mieli zawodnicy z... Zapisałem tę końcówkę, ja pamiętam, bo byłem speakerem w tym spotkaniu, krzyczałem do kibiców, jest jeszcze dużo czasu, sam to nie wierzyłem, ale okazało się, że było tego czasu wystarczająco i to było ostatnie zwycięstwo w seniorach zespołu Angels Torun, jak ty Michale wspominasz to spotkanie, dużo deszczu, dużo przerw, bo też burza, no i sami też tam się działy. Tak, no to było wyjątkowe spotkanie. Ja też miałem przyjemność wtedy być z tobą tam pod tym namiotem. No jest to wspaniała historia, to była pierwsza nasza porażka z Toruniem. No i obawialiśmy się tego kolejnego spotkania, no ale tam już mieliśmy zwyczkę formy. No i udało nam się wygrać, ale no ten mecz był jednym z lepszych, jednak z moim zdaniem klasyków mecze w PLFA 2. Międzyczasie Maciej Biesiadziński skutecznie powstrzymuje Pawła Chemnicza, no i wreszcie jakieś straty w ofensywie. Co pocian może obudzili się już Torunianie, to najwyższa pora, 28-0 przegrywają. To spotkanie naprawdę faktycznie klasyk, tam takie małe studio sobie prowadziliśmy w Wojciechu, ale tam się działo i udało się powrócić do drugiej połowy tego spotkania. No, niestety zespół kibicom i sympatykom zespołu Angels Torun pozostają tylko wspomnienia z dobrej gry z zespołem Seahawks Sopot. Od czasu, gdy też maga się tak, gdy jedynym importem wtedy był Lugzeta Zato, tak naprawdę nie import, tylko już miejscowy człowiek z Sopotu tutaj bardzo dobrze zadomowy, ale teraz sakowany! Przez Marcina Mosakowskiego, wychowanka Mustang z Polski od samego początku w drużynie toruńskich aniołów. No i to była czwarta próba, więc już chyba wchodzi ofensywa na boisku, Angels. No widać, że Torunianie obudzili się wreszcie, w międzyczasie kończy się pierwsza kwarta, wynik to 28-0. No, byłbym mocno zdziwiony, gdyby drugą kwartę na przykład Torunianie wygrali 28-0, w drugiej próby mielibyśmy wynik na 0-0, chociaż w tym spotkaniu wszystko jest możliwe. To jest tylko sport, to jest futbol amerykański, tutaj wiele może się wydarzyć. Jedynym importowanym zawodnikiem drużyny Sopot był Lugzeta Zate, wtedy Torunianom jeszcze udawało się wygrywać, a no gdy w zeszłym sezonie wtedy pojawił się Jalen Dixon, Isaiah Cruz, w tym sezonie chyba lepsze nawet zastępstwo.
zwycięstwo Gabriel Chambers i także Ruda Wilowski, czy Peter Preza. No i Sztormianie nie poczynają sobie tak dobrze z drużyną z Sopotu, ale w dzisiejszym spotkaniu zabraknie